Czy pamiętam jeszcze o zwierzaczu? O kurwa. Nie, jutro będzie odcinek, ale dobra, poleci spoiler. Nie zaglądałem do zwierzaka. Widzowie, zwierzak jest martwy. Znowu pewnie jest martwy. Ej, ale seryjnie, ja to samo miałem z Tamagotchi, jak kiedyś miałem. I w pewnym momencie się uparłem i powiedziałem nie, nie kurwa. Ten zwierzak mi przetrwa, nie? I seryjnie, ja byłem wtedy w podstawówce i to było coś takiego w Hiszpanii, że były, wyobraźcie sobie salę, nie? I były sobie kolega tak ławeczki. Bagieta, dwa złote. Kurwa, ja wam to narysuję, witaj, urchara, uśmiech. Wyobraźcie sobie, czekajcie, bo w sumie nie wiem po chuj ja to rysuję, bo to tylko opowiedzenie tego, jak ta klasa wyglądała. Ale dobra, to jest Koziom, klasa. Dwa złote. To... Kurczę, chcę sobie pograć w Dangę 2. To jest klasa, co z nie? tego, że dzisiaj grałem drzwi. W to już 5 godzin x, ta gra niesamowicie uz... I tutaj, tuś był nauczyciel, nie? O, i tu była... Jak to się mówi po... Pizarra. To, na czym się pisze. Tablica, o. I tutaj były ławki. O. I tutaj były sobie ławeczki. Tutaj też. No. I tutaj... Tutaj zostawiało się rzeczy. Zostawiało się jakieś kurteczki, jakieś buciki, jakieś chuj wie co. Zostawiało się tutaj. Były takie wieszaczki. Każdy miał taki swój wieszaczek, nie? I ja tam zostawiałem. Ja pamiętam, że ja w pewnym momencie się uparłem i powiedziałem, że mój zwierzaczek będzie żył. I to trwało tylko jedną w sumie lekcję, bo później już mi nie pozwolili tego robić, bo się nauczycielka na mnie wkurzyła. Ale była sobie lekcja i nagle ten Tamagotchi zaczął napierdalać, w sensie krzyczeć. Nie wiem, czy pamiętam, on takie dziwne dźwięki, takie bipczenie i tak dalej, nie? Ja wstałem podczas lekcji, poszedłem, nakarmiłem go i wróciłem. I taką zjebę wtedy dostałem, ale tamten dzień przeżył. Później już nie mogłem tak robić i zdechł, ale tamten dzień przeżył.